Minęła 19.30. Na Kompas Talk zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa, jest wtorek 19 lutego 2013 roku. Dziś porozmawiamy o muzycznym Szczecinie. Chiny, Wenezuela, Stany Zjednoczone, Indie. Kto jeszcze? Oglądacie Kompas Talk. Jak to się dzieje, proszę Państwa, że cała sala w Chinach śpiewa, tańczy i płacze ze szczęścia, bo chór z Polski zaśpiewał. Zapraszam na Kompas Talk. Kompas.org.pl. A moim gościem jest dzisiaj Kuba Stefek. Witaj. Cześć. Don Diridon, dobrze powiedziałem? Zgadza się. Ale to krótka nazwa, a pełna? Pełna nazwa to jest chór dziecięcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a sama nazwa Don Diridon wzięła się od krótkiego kanonu Karla Olfa, którego często śpiewają dzieci. No właśnie, dzieci w wieku? Najróżniejszym, od 7-8 lat aż po początki studiów, czyli już praktycznie młodzież. Jak to się dzieje, że polskiemu chórowi ze Szczecina udaje się wystąpić na wielkich scenach wielkich światowych miast? No, wszystko bierze się od krótkiego pomysłu, tak? W pewnym momencie narodził się pomysł, że jedziemy na pierwszy daleki wyjazd, po czym zaraz poszły kolejne. Wszystko jest zasługą naszego dyrektora artystycznego i dyrygenta, profesora Dariusza Dyczewskiego, który swoim zapałem zachęca innych do działania. Właśnie od tego zaczyna się, że chór pokonuje kolejne bariery i kolejne granice i mimo naprawdę różnych przygód wyjeżdża coraz dalej. Na początku mówiłem o tym, że koncertowaliście i w Wenezueli, i w Stanach Zjednoczonych, i w Indiach, i w Chinach. Zorganizowanie takiego wyjazdu to jest wyczyn moim zdaniem, no bo jak zabrać gromadkę ilu dzieci? Około 50. No właśnie, do Chin. Przecież to są jakieś w ogóle kosmiczne koszta. Bilet do Chin z dwie strony kosztuje ponad 2000 zł. Często jest tak, że płacimy na przykład tylko za przelot, a na miejscu zakwaterowanie i różne koszta związane z organizacją wyjazdu pokrywają organizatorzy, na przykład festiwalu czy przeglądu chórów. Bardzo często mamy zaprzyjaźnione zespoły, na które zaproszenie których jeździmy. Czasami zdarza się też, że mieszkamy po prostu u rodzin. W Kompas Talku rozmawiamy przede wszystkim o podróżowaniu, jak dzieci, które wyjeżdżają na te koncerty, reagują na miasta, które poznają. Znaczy, dla wielu jest to po prostu oderwanie od rzeczywistości. Na co dzień mamy szkołę, mamy pracę, mamy uczelnię. Nagle okazuje się, że na 2-3 tygodnie zmieniamy kompletnie rzeczywistość. Wszystko staje kolorowe, niesamowite, nie ma rodziców, nie ma nauczycieli. No i nagle jest wielka eksplozja energii i ciekawość świata. To jest po prostu taka specyficzna atmosfera, specyficzna ciekawość. Czy dzieci jak wyjeżdżają, to przeżywają z otwartymi ustami, ze zdziwienia, nie wiem, lot samolotem, to jak przyjeżdżają do innego, obcego miasta? Oczywiście, że tak. Po prostu wszystko jest niesamowite od samego momentu, kiedy wsiądą do autokaru. Już wtedy zaczyna się, że tak powiem, wielka przygoda. Aczkolwiek zdarzają się też zabawne sytuacje. Kiedy chór był w Australii, po kilkunastu dniach wrócił, jednej dziewczynki zapytali się wszyscy, no jak było, co widziałaś, co oglądałaś, no jak ci się podobało. Powiedziała, że niestety nic, bo zaraz na początku zgubiła okulary i niewiele widziała z całego wyjazdu. Oglądają Państwo Kompas Talk na żywo w internecie. Jeśli chcą Państwo wystąpić w naszym programie, zapraszamy do kontaktu. kompastalk@kompas.org.pl. Można opowiedzieć ciekawą historię ze swojej podróży, między innymi takiej, na której był Kuba. Jeśli pozwolisz, to za chwilę porozmawiamy o tym, jak Ty odbierasz te podróże, a teraz rzućmy okiem na Twoje zdjęcia. Okej. Tutaj będziemy widzieli, co to jest. No to jest koncert z naszej ostatniej podróży do Indii, w takiej dużej katedrze chrześcijańskiej w Bangkoku, w Bombaju oczywiście. Mieliśmy parę numerów, które wykonywaliśmy tylko nasz chór, ale część jest też razem z chórem hinduskim. To ty. No to jestem akurat, ja akompaniuję przy fortepianie. Tu masz Była kompletnie niesamowita atmosfera tych koncertów, bo byliśmy przyjmowani naprawdę z otwartymi ramionami, niezwykle gościnnie, ale był też zwyczaj taki wśród, to jest akurat z innego też miejsca, które zwiedzaliśmy. Oglądacie Kompas Talk. Na żywo w internecie, cały czas w studiu Kuba Stefek. Niezwykłe to spotkania z publicznością innych narodowości? Tak, bo każdy jest specyficzny.
na przykład, no teraz ostatni przykład, na którym widzieliśmy na zdjęciach, były kościoły w chrześcijańskich, były koncerty w chrześcijańskich kościołach w Indiach. Co się okazywało, jest to, że bardzo nie chcieli, żeby bić brawo. Dla nas to jest zupełnie normalne, że się w kościele klaszcze. Co prawda w wiekach przeszłych mieliśmy tak, że nie można było tego robić, ale u nas to jest zupełnie dozwolone. Na przykład, ale ci organizatorzy byli absolutnie temu przeciwni. Myśmy się czuli nieswojo, no chór kończył śpiewać, a tu nagle zero cisza. Braw, cisza. Ale, że tak powiem, przyjęcie było na tyle gorące, że mimo protestów organizatorów brawa wybuchały za każdym razem. Chiny to takie miejsce, które zapamiętasz chyba do końca życia, bo Chińczycy bardzo emocjonalnie zareagowali na wasz koncert, między innymi dlatego, że zaśpiewaliście coś, co dla nich było wyjątkowe. Mamy taką tradycję, że za każdym razem przygotowujemy parę piosenek czy parę utworów pochodzących z kraju, do którego jedziemy. Więc kiedy przygotowaliśmy piosenkę chińską, pamiętam jej tytuł, było Morze, moje rodzinne miejsce, wykonaliśmy ją dla 5000 publiczności w potężnej sali, porównywalnej z naszą salą kongresową. Publiczność była zupełnie przypadkowa, bo Chińczycy przywozili autokarami najróżniejsze osoby, byleby tylko salę wypełnić. W momencie, kiedy zaczęliśmy śpiewać i Chińczycy zorientowali się, że to jest ta piosenka, no, na sali zapanowała absolutna euforia. No, ludzie płakali, śmiali się, tańczyli, śpiewali razem z nami. To w życiu nie spotkałem czegoś takiego i prawdopodobnie już nie spotkam. Czy dzieci się wzruszają w takich chwilach? Oczywiście. One najczęściej czują wtedy, że są zespołem, bo nagle przestają biegać, przestają się bawić, przestają się śmiać, wychodzą na scenę i już są zupełnie czymś innym, kimś innym. Każdy ma poczucie, że tworzy zespół po prostu. To jest dla nich bardzo fajne przeżycie. Pamiętam, jak sam śpiewałem, sam stałem na scenie przez wiele lat z nimi. I każdy koncert to było coś niesamowitego. Po prostu poczucie, że się tworzy muzykę. 50 dzieci jest zawsze na tych koncertach? Tak, na co dzień jest ich jeszcze więcej, bo cały chór liczy mniej więcej 80 członków, ale na wyjazdy jeździ ich grupa około 50 osób. No dobrze, to proponuję, żebyśmy znów rzucili okiem na twoje zdjęcia. Zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. No to jest niezwykła architektura Bombaju dalej. To, co jest najbardziej zapierające dech w piersiach, to te wszystkie monumentalne budynki, które pozostały po Brytyjczykach, a wkoło nich kipiąca życiem kultura hinduska. Robi to kolosalne wrażenie. Wszystkie bazary, wszystkie miejsca, gdzie się sprzedaje żywność czy różne produkty wprost na ulicy. Ten niesamowity tygiel, w którym Europejczyk no, praktycznie strasznie trudno się odnajduje. Potężne miasto. I z różne zabytki starożytności. Także mamy i starożytne, i to, co zostało po Brytyjczykach, i coś zupełnie nowego, współczesnego, taki hinduski, że tak powiem, folklor. Podróżowanie wciąga. Szczególnie jak widzi się tak dużo. Ty byłeś we wszystkich tych krajach, które wymieniłem, i w Wenezueli, i w Indiach, i w Chinach, i tak, w Stanach. Tak, nie pojechałem do Australii. Mhm. Co robi na tobie podczas podróży największe wrażenie? Prywatnie. Chyba atmosfera. To jest jednak coś zupełnie nie do powtórzenia. To znaczy, kiedy się podróżuje w naprawdę dużej grupie, ponad 50 osób, i nagle logistycznie wszystko działa, zwiedzamy najróżniejsze kraje, mamy najróżniejsze przygody, a atmosfera dalej pozostaje taka sama, czy jesteśmy w Wenezueli, czy jesteśmy w Indiach. Oczywiście wielkie wrażenie robi poznawanie obcych kultur i stykanie się z nimi, oglądanie tych wszystkich miejsc, ale myślę, że te wszystkie wyjazdy nie byłyby takie same, gdyby nie ich no, niepowtarzalna atmosfera. Sytuacje są różne, bywały i przygody. No tak, i to od awaryjnego lądowania na lotnisku w Hongkongu, kiedy praktycznie jedno z większych lotnisk świata stanęło, żeby odebrać samolot z nami, który awaryjnie lądował i nie było wiadomo praktycznie, co się wydarzy. Po takie sytuacje, kiedy jedna osoba zasnęła, oglądaliśmy spektakl w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, jedna nasza chórzystka zasnęła, wszyscy wyszliśmy, Metropolitan zostało zamknięte, no a nagle się okazało, że brakuje jednej osoby, także nie mamy prawa się nudzić. Była też taka sytuacja w Indiach, tak, gdzie wszędzie wszyscy pojechali w inną stronę i nagle okazało się, że cała pięćdziesiątka
nie jest razem, tylko osobno? No tak, jedna właśnie z takich sytuacji to było, że no, stwierdziliśmy, że pojedziemy na miejsce zbiórki rykszami. Wszyscy podobierali się oczywiście, starsi z młodszymi, starsi z młodszymi. Po czym nagle rykszarze, którzy oczywiście twierdzili, że mówią po angielsku i oczywiście wiedzą, gdzie jechać, rozpieszli się w różne części miasta. To, co myśmy przeżywali, pędząc taką rykszą, takim motorem z dachem i z kierowcą, bo to inaczej nie da się tego opisać, pędząc przez miasto jak na kolejce górskiej i próbując dojrzeć, gdzie jesteśmy na zmianę, no wtedy byliśmy przerażeni. Po godzinie z 50-osobowej grupy było tylko 8 osób. Nie wiedzieliśmy, czy w ogóle zaśpiewamy na tym koncercie, ale stopniowo wszyscy się zjeżdżali. Wtedy też zdał egzamin to, co zawsze staramy się robić. To znaczy, jeżeli grupa się rozdzieli, szczególnie grupa, w której są małe dzieci, to zawsze mamy wracać tam, gdzie się rozstaliśmy. I tak też było w tym przypadku. Czyli ta zasada zadziałała? Oczywiście. I co, wrócili wszyscy w to samo miejsce, cała pięćdziesiątka? Czy... Część dojechała na miejsce, natomiast no, parę osób, które jakby nie były w stanie się odnaleźć, wróciły na miejsce zbiórki. To jest bardzo ważne, że kiedy się podróżuje, szczególnie w dużej grupie i szczególnie z dziećmi, żeby było parę jasnych zasad, co robimy na wypadek, kiedy coś pójdzie nie tak. Jakie to są zasady, poza tym, że wracamy w to samo miejsce? Pierwsze, że wracamy w to samo miejsce. Drugie, że nie oddalamy się samemu. To jest bardzo ważne i to zawsze przestrzegamy. Trzecie, że zawsze mamy przy sobie numery kontaktowe do organizatorów albo do osób starszych czy do dyrektora. Kolejna zasada, no to oczywiście tak jak postępować, że tak powiem, z dokumentami czy z pieniędzmi, że nie nosimy wszystkiego w jednym miejscu, że dokumenty zawsze przy sobie. To są parę takich kluczowych rzeczy, które trzeba przestrzegać. No i oczywiście bezwzględny reżim. Spotykamy się i o tej godzinie nie ma możliwości, że ktoś się spóźni. Oglądają Państwo cały czas Kompas Talk na żywo w internecie. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony kompas.org.pl, wrzucania zdjęć ze swoich podróży. Mam nadzieję, że Ty też dorzucisz coś z tych podróży, o których właśnie przed chwilą opowiadałeś. Oczywiście. Kompas.org.pl. Wracamy do rozmowy. Kuba Stefek cały czas w naszym studiu. Co wykonujecie w trakcie waszego spektaklu muzycznego? Jakie to są piosenki, pieśni? To są różne utwory muzyczne, one są zaaranżowane na chór dziecięcy. Mamy trzy takie główne grupy. Pierwsze to jest repertuar polski i to jest, że tak powiem, przekrój wszystkich epok i stylów. Repertuar zagraniczny i taki okolicznościowy, który zmieniamy, czyli są to najczęściej kolędy albo właśnie utwory krajów, do których jeździmy. No i trzecia grupa, taka może najbardziej interesująca, to są utwory, które powstały specjalnie dla naszego chóru. Ostatnio zrobiliśmy przepiękny numer Ave Maris Stella, czyli Witaj Gwiazdo Morza, odpowiednio zaaranżowany na chór dziecięcy. Jesteśmy pewni, że podbijemy nimi serca publiczności. Warto zaszczepiać wśród młodych ludzi chęć do podróżowania? Oczywiście. To jest po prostu pomysł na to, co zrobić z czasem. To jest pewnego rodzaju otwarcie się. No i jakaś alternatywa, że nie jesteśmy przed komputerem, nie jesteśmy przed telewizorem, nie jesteśmy, że tak powiem, po szkole i nie wiemy, co ze sobą zrobić, tylko przychodzimy, robimy coś fajnego i wyjeżdżamy. I wyjeżdżamy jak najdalej. Gdzie kolejne podróże szykujecie? No dziś dostałem informację o terminie wyjazdu do Brazylii. O. 3 tygodnie. Jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. To już jest pewne? Tak, to już jest, że tak powiem, dostaliśmy ostateczne potwierdzenie od organizatorów. Kiedy wyjeżdżacie? W drugiej połowie września. No niesamowite koncerty. Co zrobić, żeby chór tak dobrze funkcjonował, żeby wyruszył w tak daleką podróż? No warto też powiedzieć, że to nie jest chór profesjonalny, to są po prostu osoby, my się czasami śmiejemy, wzięte z ulicy, ale po prostu potrzeba bardzo dużo zapału i dużo zaangażowania. Czyli lider musi być bardzo w ten projekt zaangażowany. Lider to jest podstawa, ale oprócz tego chęć jakby, no wszystkich, ogólny entuzjazm. I kiedy coś się naprawdę bardzo chce osiągnąć, wtedy zawsze to wychodzi. Dziękuję bardzo, Kuba.
Stefek. Dla Kuby podziękowanie naszego programu. Dziękuję, że wziąłeś w nim udział. Dziękuję. Lada dzień na Kompasie ukaże się także rozmowa tekstowa z Kubą. 7 pytań do, bo przypominamy, że właśnie na Kompasie codziennie będziemy także rozmawiali z podróżnikami. 7 pytań do, jak 7 kontynentów. Dziękuję bardzo za spotkanie. Kuba, Stefek, do zobaczenia. Przypominam o naszej stronie kompas.pl. Zachęcam do wrzucania zdjęć oraz blogów ze swoich podróży. Do zobaczenia. Tomasz Słodki. Thank you.